Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek. Mamy już kolejny dzień. Dzięki Bogu. Pan Bóg daje nam ten dzień i chce do nas mówić w tym dniu. Chce, żebyśmy doświadczali Jego bliskości przez to Słowo, bo też chce nas pouczać, chce nas prowadzić. Chce, żebyśmy w jakiś sposób, no przez nasz wybór, decyzję oczywiście, stali się Jego uczniami, byśmy w ten sposób odkrywali drogę do pełni człowieczeństwa, a co za tym idzie do wewnętrznej harmonii, szczęścia, do tego, żeby być no, w pełni człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem. A może się to stać właśnie dzięki tej drodze słowa, na którą On dzisiaj Ciebie i mnie zaprasza. Dzisiejszy fragment pochodzi z 8 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajmy. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane. A kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co wydaje mu się, że ma. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w tym słowie, które dzisiaj czytam, które rozważam, Jezus ukazuje się jako światło, ale On chce też mieć lampę. I On zaprasza Ciebie i mnie do tego, żebyśmy się stali Jego lampą. Żebyśmy świecili światłem Chrystusa. Ale żeby tak się stało, to muszę zgodzić się, żeby być na świeczniku. Żeby pozwalać oświetlać innych, którzy będą zbliżać się do mnie. Bo taką drogę wybrał Pan Bóg dla Ciebie i dla mnie. Abyśmy byli na świeczniku, abyśmy świecili wobec innych. Ale żeby tak się stało, no to myślę, że najpierw trzeba samemu spotkać się z tym Słowem Bożym i pozwolić, żeby ono prześwietliło najpierw nasze wnętrza, moje wnętrze. I myślę, że to jest też taki dobry czas, żeby na modlitwie, spotykając się z tym Słowem Bożym, przypomnieć sobie te chwile, w których wiem doskonale, że moje świadectwo życia, że moje słowo, które głosiłem, pozwoliło innym zbliżyć się do Pana Boga. Myślę, że warto do takich momentów wracać, bo one nas w jakiś sposób też podbudowują, sprawiają, że też widzimy, że to bycie człowiekiem Bożym, to pójście za Chrystusem, no przynosi owoc, bo oddziaływuje na innych. I to jest ten przepiękny owoc, że ktoś może przyjść i powiedzieć: wow, dzięki Ci, bo dzięki Twojemu świadectwu, dzięki Twojemu słowu zbliżyłem się do Pana Boga. I to jest przepiękne doświadczenie. Więc warto na tej modlitwie dzisiaj zastanowić się nad takimi momentami, przypomnieć je sobie i za to dziękować Panu Bogu. I jakby, żeby nie było tak różowo i tak pięknie, no musimy też pamiętać, że jesteśmy ludźmi. I to ludźmi słabymi, grzesznymi. I to, że jest we mnie dobro, to najważniejsze, żeby Pan Bóg to widział, bo ono się ujawnia przed Nim. Ale pamiętajmy również, że przed Bogiem, przed którym nic się nie ukryje, jest również to, co jest w nas słabe, co jest złe. Ale ważne jest w tym wszystkim, żeby mieć świadomość, że Bóg zna moje serce i zna moje sumienie, zna moje życie. Że niczego przed Nim nie ukryje i to nie ma najmniejszego sensu. To, co jest najbardziej we mnie ukryte, i tak przed Bogiem jest znane. I On chce to ujawnić. Tylko uwaga, On nie chce jakby to upublicznić, w tym sensie nie starajmy się rozumieć tego słowa w taki sposób, tylko to ujawnienie ma w jakiś sposób nas stawić przed Bogiem w prawdzie o nas samych, bo tylko jakby stawanie przed Bogiem w prawdzie o sobie sprawia, że odkrywam to, co jest we mnie zafałszowane. I tylko w ten sposób Bóg mnie może z tego uzdrowić, kiedy ja jestem szczery wobec Niego i też wobec siebie. I to jest bardzo ważne, żeby to, co jest na zewnątrz, było tożsame z tym, co jest wewnątrz, żeby było zharmonizowane. A wiemy doskonale, że nie zawsze tak jest. I dlatego potrzebne jest to Słowo Boże po to, żebyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy na zewnątrz
iż to bycie na zewnątrz, to jak zachowujemy się wobec innych, tak jak mnie inni widzą, czy jest tożsame z tym, co jest wewnątrz, z moim wewnętrznym życiem, z moją relacją z Panem Bogiem. I to jest bardzo ważne. To jest też taki materiał, z którym myślę warto stanąć dzisiaj na modlitwie przed Chrystusem, z tym moim sumieniem, w szczerości mojego sumienia. I warto też prosić Go, żebyśmy umieli spojrzeć na siebie Jego oczami, to w jaki sposób On na nas patrzy, bo jeżeli spojrzymy na siebie tylko i wyłącznie tak, jak my po ludzku byśmy to ocenili, czy jakby inni nas ocenili, no to to jest rozpacz. Bo w naszych ludzkich oczach zło i grzech zawsze nas deprecjonuje. Natomiast w oczach Bożych zło i grzech jest czymś, co nas niszczy, ale Bóg się nad nami użala, lituje się. I On nas chce z tego uwolnić, On chce nas uzdrowić. I to jest bardzo ważne. I dlatego trzeba w szczerości serca stawać przed Bogiem. Jezus mówi dzisiaj: uważajcie więc, jak słuchacie. Jak mamy słuchać? A więc tą najważniejszą postawą, która prowadzi mnie do głębokiego przeżywania relacji z Bogiem, jest słuchanie całym sercem, całym umysłem i całą wolą. Będziesz kochał Boga swego, z całego swojego serca, ze wszystkich swoich sił i ze wszystkich swoich myśli. Czyli będę angażował w to słuchanie Boga wszystkie władze mojego ludzkiego życia. I wtedy dopiero jest, zaczyna się droga w głąb. To wtedy zaczyna się droga do takiego autentycznego spotkania z Panem Bogiem. To sprawia, że zaczynam słuchać uważnie, bo zaczynam słuchać nie tylko tego, co czytam, ale też tego, w jaki sposób rezonuje moje serce i co Bóg mówi, w jaki sposób Bóg przemawia do mojego serca przez moją historię życia, przez moje doświadczenia, przez moje zranienia, przez wszystko to, co jest takim, no, tym ludzkim materiałem. Bo na tym Pan Bóg buduje. To nie ma jakichś tam nadzwyczajności, jakiejś, prawda, wizji i tak dalej. Nie. Pan Bóg, Jego łaska zawsze bazuje na naturze, na tym, co jest. I On z tego chce nas tworzyć na nowo. On tutaj wszystko czyni nowe, jeżeli z tą łaską współpracujemy. Potrzeba nam stawać ze Słowem Bożym i z tym Słowem się zmagać po to, żeby Pan Bóg ujawnił przed nami te nasze powierzchowności, naszą zarozumiałość. Po to, żebyśmy nie byli na pozór dobrymi. Żebyśmy czytając to słowo, spotykając się z Bogiem w Jego słowie, mogli odkrywać to, jacy jesteśmy w rzeczywistości, bo tylko prawda o nas samych pozwoli nam ruszyć do przodu, cokolwiek zmienić. Jakiekolwiek pozory, jakiekolwiek nakładki pobożnościowe, jakiekolwiek łudzenie się, okłamywanie się, to nic nie da, bo to po prostu wcześniej czy później i tak runie. Ten dom nie ma fundamentu. Natomiast jeżeli ja poznam prawdę w świetle Bożego Słowa, nawet jeżeli ta prawda będzie trudna, to ostatecznie ona mnie doprowadzi do zwycięstwa. A zwyciężę nie swoją własną mocą, ale mocą Bożego miłosierdzia i mocą tego, który mnie ukochał i który chce, żebym żył w wolności. Nie chce, żebym żył w grzechu, w zakłamaniu i w jakimś takim zafałszowaniu. To Słowo Boże to dzisiaj mi mówi i z tym się z wami dzielę i zapraszam was do refleksji, do tego, żeby tym słowem żyć przez cały dzień, żeby do tego słowa wracać w różnych momentach tego dnia. To wszystko na dzisiaj. Życzę wam pięknego dnia i do zobaczenia, daj Boże, jutro. Szczęść Boże. Pa, pa.